Witam Was. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym takim tutaj ciekawym drzewem. Tym razem mamy jeszcze troszeczkę zimowy czas, ale tutaj również możemy się tym zająć. Mamy tutaj akurat sosnę czarną, ale chciałem ogólnie zająć się dzisiaj sosnami. Ale mam tutaj pierwszą lepszą, ponieważ nie chciałem zbyt daleko iść, aż za daleko, ponieważ mam ostatnio bardzo mało czasu na wszystko. Także posłużymy się tutaj drzewem sosną, tak zwaną czarną. Dobrze, jest to drzewo, które jest, jak widzicie, wiecznie zielone, czyli po prostu nie gubi swoich igieł na zimę. Można ją bardzo szybko rozpoznać, ponieważ ma bardzo długie, takie właśnie specjalne, pierzaste jak gdyby igły. Mówię pierzaste, chodzi mi tutaj o ich położenie, że są tak rozłożone jak wachlarze, bardzo szeroko od siebie, co bardzo różni ją od innych właśnie tutaj drzew iglastych, ponieważ świerki, jodły mają całkiem inny układ igieł i one też całkiem inaczej wyglądają. Te igły są tutaj dużo, dużo dłuższe. Dodatkowo sosny igły są bardzo cennym surowcem, ponieważ zawierają bardzo dużą dawkę witaminy C, czyli jeżeli nam ich po prostu brakuje, można tutaj bardzo fajnie się zaopatrzyć w takie coś. A tutaj mamy to cały rok dostępne. To jest bardzo wielki bonus tego wszystkiego. Jest to również naturalna witamina C. Idealnie nadaje się do walki z jakimiś przeziębieniami, również grypami. Można tutaj robić sobie herbatki z tego, które były już od bardzo, bardzo dawna znane na Syberii. Wieki temu praktycznie je stosowano w różnych chorobach górnych dróg oddechowych, w bólach spowodowanych stanem zapalnym zatok, również w jakichś kaszlach występujących, w katarach, również wzmacnia ona naszą odporność całego organizmu, a ta odporność nam w dzisiejszych dniach będzie bardzo, bardzo potrzebna. A wiele ludzi ma tą odporność gdzieś totalnie, gdzieś tam w piwnicy i nawet nie umie jej znaleźć, jeszcze bez włączenia lampy tak zwanej. Także o tą odporność naprawdę warto zadbać. Ostatnio robiłem Wam też film o odporności, także wpiszcie sobie szaman, odporność, wyszukiwarkę tutaj i na pewno Wam znajdzie ten film. Co do tego. Dodatkowo poprawia również naszą pamięć, przez co lepiej będziemy mogli zapamiętać wszystko i nie będziemy musieli 10 razy chodzić po to samo. Co również nam jest przydatne, żeby teraz nie wychodzić z domu i za jednym razem po prostu zrobić na przykład całe zakupy, a nie żeby 10 razy się wracać. Stosuję to przeważnie jedną łyżkę igieł na szklankę lub po prostu zrywam małą gałązkę, która mi się zmieści w szklance. I po prostu zaparzam to, zagotowuję to, około 10 minut, zostawiam i przecedzam. Dwa razy dziennie szklankę sobie takiego czegoś piję. Posiada on działanie antyświrusowe, a dziś świrusów nam nie brakuje, jak wiecie. Jest ich wszędzie praktycznie pełno wokół nas i trzeba uważać, żeby takiego świrusa nie dostać. Także posiada takie działanie właśnie przeciwświrusowe. Dodatkowo działa nam przeciwnowotworowo, przeciwbakteryjnie, uspokaja nas, czyli jeżeli mamy jakieś nerwice, tego typu rzeczy, tutaj również bardzo fajne wyciszenie może się pojawić. Poprawia również nasz humor, walczy z różnego rodzaju alergiami, przyspiesza nasz metabolizm, co może pomóc nam zrzucić również wagę. Przede wszystkim znajduje również zastosowanie w jakichś chorobach skóry, w zapaleniach dróg moczowych. Dodatkowo działa jeszcze wykrztuśnie, rozkurczowo. Można również zrobić sobie syrop z pędów tutaj sosny. O tym filmik już był na naszym kanale. W tamtym roku go robiłem na lato i za chwilkę już będą te pędy sosny, chociaż właściwie one już mogą być. To wszystko zależy od regionu, w jakim się znajdujemy, ponieważ jeżeli będzie ciepło, to one będą się teraz za niedługo pojawiały.
Dodatkowo, co ja jeszcze bardzo lubię, lubię tutaj używać też olejków eterycznych, na przykład sosny, które dodaję do mojego dyfuzora i rozprzestrzeniam je po całym pokoju. One mi tutaj dezynfekują idealnie całe powietrze, zresztą jak większość takich właśnie drzew tego typu, także mamy powietrze odświeżone. Również pomoże nam to wykosić jakieś świrusy z powietrza i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo, co jeszcze lubię robić, to jest po prostu zrywam sobie taką gałązkę, wrzucam to do garnka wody i zagotowuję to. Tylko taki garnek, około 5 litrów wody, żeby to miało. Zagotowuję to, zostawiam to na chwileczkę, w międzyczasie nastawiam sobie idealnie moją wannę z kąpielą i później to całość przecedzam. Do wanny to wlewam od razu, te igły idą już na kompost całe, czy ta cała gałązka, którą tam wrzuciłem do środka i robię sobie taką kąpiel tutaj w tym. Jest to idealna kąpiel, ponieważ ona nas bardzo fajnie relaksuje, odpręża, zdejmuje cały stres z nas, przez co stajemy się tacy fajni, rozluźnieni, bez jakichś większych stresów i tak dalej. I przede wszystkim jest bardzo fajny zapach tutaj tego wszystkiego. Jest to tak zwany zapach leśny, jak ja to nazywam, i uwielbiam go. Kiedyś, dawno temu stosowałem go w takich chemicznych butelkach, ale dziś już bym tego błędu nie zrobił. Także po prostu wolę iść sobie na podwórko, zerwać sobie małą gałązkę z tego i mam idealny płyn do kąpieli zrobiony, bez wydawania jakichś większych pieniędzy i trucia się tutaj, czyli wystarczy tylko poświęcić troszeczkę prądu czy gazu, żeby zagotować tą wodę. Także, moi drodzy, macie kolejne ciekawe drzewo, potrzebne bardzo na te czasy, w których teraz żyjemy, ponieważ są to bardzo ciekawe czasy. Nie sądziłem, że takich kiedykolwiek doczekam, ale jednak, jak widać, się udało. Także tyle na dziś, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej, i śledźcie kanał, bo w najbliższym czasie będzie się pojawiało więcej takich roślin, które teraz w tych czasach mogą nam się okazać przydatne. Także subskrypcja, łapa do góry, paluch, czy jak to kto tam woli nazwać, ewentualnie komentarz do statystyki, także tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, hej.